Tytuł kursu: Zasady sporządzania planów, analiz i sprawozdań. Moduł: Analiza produkcji przedsiębiorstwa i postępu technicznego. Temat: Postęp techniczny. Dzień dobry. W dzisiejszym cyklu spotkań z ekspertem porozmawiamy na temat postępu technicznego z panem Przemysławem Jaworskim, kierownikiem magazynu produkcyjnego. W tym momencie przebywa on w Stanach Zjednoczonych, więc porozmawiamy z nim telefonicznie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Na początek niech powie pan, czy postęp techniczny jest potrzebny. Jestem bardzo potrzebny. Z istoty postępu technicznego wynika jego zasadnicze znaczenie ekonomiczne. Proces techniczny wyraża się w tym, że prowadzi on do oszczędności w nakładach robocizny, a więc i do wzrostu wydajności pracy, pozwala obniżyć zużycie surowców i materiałów, umożliwia wzrost produkcji, rozszerzenie zakresu wytwarzanych wyrobów, powiększając dotychczasowy asortyment o nowe wyroby gotowe. Gdzie w postępie technicznym jest miejsce dla człowieka i jego pracy? Czy jako pracownicy będziemy niedługo zbędni? Oczywiście, że nie. Rozwój postępu technicznego ułatwia pracę ludzką i czyni ją lżejszą. Istnieje możliwość skracania czasu produkcyjnego i wzrost dodatkowego wolnego czasu do dyspozycji człowieka. Występuje lepsze zaspokojenie potrzeb ludzkich. Następuje zasadnicza zmiana w kwalifikacjach pracowników, czemu towarzyszy ogólny wzrost poziomu intelektualnego i wykształcenia. Maleje bowiem liczba stanowisk wymagających mało kwalifikowanej pracy. Ale postęp techniczny może wnosić także negatywne skutki społeczne. Na przykład daleko posunięty podział pracy prowadzący do znużenia, nierzadko pracy ponad możliwości organizmu ludzkiego, niszczenia naturalnego środowiska człowieka. Wprowadzając postęp techniczny, należy wybierać rozwiązania pozbawione zagrożeń społecznych lub, jeśli nie jest to możliwe, jak najbardziej zmniejszyć te negatywne skutki, gdyż rozwój gospodarki nie jest możliwy bez postępu technicznego. Należy również wspomnieć o wzroście bezrobocia w wyniku stosowania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wiele państw obecnie próbuje rozwiązać ten problem poprzez na przykład skracanie czasu pracy, pozostawiając zatrudnienie na tym samym poziomie, lecz jest to rozwiązanie bardzo trudne. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.